Witam Was serdecznie, kochani. Jestem tutaj oczywiście z Wami przed figurką Maryi. Jak widzicie, troszkę deszczowo, ale musimy dać radę. Kochani, spotykamy się tutaj, by modlić się o błogosławieństwo dla Polski, o ochronę naszego kraju przed kataklizmami i trzecią właśnie wojną światową, która obejmie cały świat. Możemy zmniejszyć skutki tych działań, ale właśnie jest potrzebna modlitwa, kochani, tak? Więc wspieramy się tutaj, łączymy. Dziękuję wszystkim, którzy biorą udział, którzy są od samego początku, którzy niedawno dołączyli. Bardzo proszę, żebyście codziennie tutaj brali udział i wpisywali się w tą listę obecności w komentarzach. Ja, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, a teraz już zapraszam do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.